Z pamiętnika kucyka. Będąc starym kucykiem, wielokrotnie zastanawiałem się, o co właściwie chodzi w tym świecie. Jak on wygląda, jak funkcjonuje. W miarę upływu lat obraz ten się zmieniał. Jeśli chodzi o ten czas, w którym żyję, bardzo specyficzny, czyli akurat luty 2023 roku, widzę to w ten sposób. Staram się operować najbardziej prostymi modelami, nie komplikować tego wszystkiego, gdyż uważam, że to jest strata czasu, jeśli wchodzimy za bardzo w szczegóły. Ważne, żebyśmy mniej więcej wiedzieli, co jest dookoła, a najistotniejsze jest to, jak my się do tego odniesiemy. Tak, w przybliżeniu, to ten świat porównałbym do takiego pokoju, w którym rozgrywane są pewne gierki. Wyobraźmy sobie, że mamy taką dużą planszę jak Monopol i tam gracze odpowiadają za poszczególne regiony świata, czyli na przykład za ktoś, kto rozgrywa Rosją, drugi Chinami, trzeci Stanami Zjednoczonymi, inny znowu Afryką, Ameryką Południową, czy też Europą. No i jak w takiej grze, każdy chce osiągnąć sukces. Robi to dla siebie z chęcią jak największych korzyści. Jest również ktoś, kto pilnuje tego wszystkiego albo nadaje kierunek. Mieliśmy przykład covidozy czy ukrainozy, kiedy za jednym styknięciem Simon mówi i wszyscy grają w tą samą grę, albo dzwoni telefon i słuchają rozkazów. Także gracze zażarcie bronią swoich pozycji i starają się jak najwięcej wykorzystać. Ten pilnujący nadaje pewien kierunek, lecz co jakiś czas nadchodzi czas zmiany pokojów. Zmiana pokoju to przyrównałbym to do tak zwanego resetu. Oczywiście jeszcze nad tymi graczami są pilnujący, którzy wiedzą, że są pewne zasady, których przekroczyć nie można i dlatego nie zawsze plan tego właśnie tego kierownika pokoju może być w prosty sposób zrealizowany. Dlatego, że są jeszcze wyżej, na wyższych poziomach, inne istoty, byty, które tym wszystkim jakby kierują albo pilnują, żeby to szło w ten czy w inny sposób. Oczywiście to, co mówię, to bardzo dobrze Jacek Sokal tłumaczy właśnie wszystkie te poziomy, więc myślę, że widzowie dosyć łatwo są w stanie sobie wyobrazić, jak to wygląda. Oczywiście na poziomie jeszcze wyższym jest stwórca, który to wszystko wymyślił, poukładał i myślę, że doskonale się bawi, obserwując to, co tutaj się dzieje. Dla nas najważniejsze jest to, co my tutaj robimy oraz jaką mamy rolę. Bo żeby było ciekawiej, to, że ci gracze są bardzo zaangażowani w te rozgrywki, czasami wręcz brutalni, żeby osiągnąć swoje jakieś tam zamysły, pomysły i scenariusze, to mają wiedzę, która nam została wymazana. Mianowicie to, że my jesteśmy najważniejsi w tej grze. Mianowicie tylko poprzez naszą moc kreacji tworzą się różne rzeczywistości. I ci rozgrywający, wiedząc o tym, tak nam wrzucają różne programy, wizje, pomysły, żebyśmy zrealizowali to, o czym oni myślą, to, co jest w ich planach. Żeby było jeszcze śmiesznie, wprowadzono takie pojęcia jak na przykład demokracja. Czyli ta pseudodemokracja polega na tym, że teoretycznie mamy wpływ na to, co się dzieje, decydujemy o tym, co się ma stać, a w rzeczywistości większość decyduje. Jeśli przyjmiemy, że ludzkość, ta kreatywna część ludzkości, to jest tylko pewien procent populacji, że dookoła nas jest dużo istot, które jakby też są narzędziem do programowania i do manipulowania tą pewną cząstką ludzką. I znowu wróćmy do tego, że ta część ludzka ma tą moc kreacji. I teraz poprzez demokrację przy wyborach
może się okazać, że najważniejsze jest to, żeby przekierować tą uwagę tej mniejszej grupy ludzi na to, żeby postąpiła tak jak większość, czyli żeby zmaterializowała obraz tego, czego sobie życzą ci rozgrywający. No i ta moc jakby ludzi jest dużo, dużo większa, dużo więcej potrafią. No to szczególnie odnosi się do nas Słowian, gdzie zastanawiamy się, dlaczego tak się dzieje, że tu jest tyle zła i nieszczęścia, dlaczego tak bardzo nam są wrzucane te negatywne obrazy. Ja sobie to tłumaczę w ten sposób, że to rzeczywiście tutaj jest taka, powiedziałbym, grupa ludzi, która może mieć dużo większy wpływ na ten obraz całościowy. Czyli tak nas się dusi, dlatego żeby przypadkiem nie okazało się, że my możemy wykreować zupełnie inną rzeczywistość, która właściwie zaburzy całkowicie obraz tego, do czego dążą gracze i ten pilnujący tej gry. Wróćmy do tego czasu, w którym my żyjemy. Tak jak widzicie, ten uproszczony model pozwala zrozumieć, w którym miejscu znajdujemy się w tym świecie. Jeśli chodzi o ten czas, to ta, powiedziałbym, teoria resetów bardzo mi odpowiada, dlatego że ja widzę, że to jest czas dużej zmiany, przyspieszenia, czyli można powiedzieć, że przygotowują się gracze do tego, żeby zmienić, znaczy przygotowują się do tego, że będzie zmieniony pokój, czyli warunki tego pomieszczenia, w którym się rozgrywa ta nasza gra, czyli mówiąc generalnie zasady gry na ziemi. W związku z tym, że ten czas gdzieś tam jest określony, porównajmy to do klepsydry, piasek się przesypuje i wszyscy widzą, że już tego czasu zostało mało, dlatego muszą zająć jak najlepsze pozycje, przygotować się do tego, że jak wskoczą na następny poziom i tutaj nie do końca wiedzą, jak on będzie wyglądał, lepiej przyjąć lepsze pozycje. Dlatego jest tak dużo, tak szybko i tak nerwowo. Ten czas nie jest czasem spokoju, ale jak wiele doświadczeń i teorii tłumaczy, to ludzie są bardziej kreatywni wtedy, kiedy się ciśnie, niż wtedy, kiedy są w błogostanie. Dlatego my, wybierając sobie właśnie to miejsce na ziemi, zdecydowaliśmy się na ten jeden z ciekawszych momentów, kiedy rzeczywiście ciśnienie będzie tak duże, że my sami będziemy musieli podjąć działania. Po prostu na bierność nie będzie czas. No i tutaj znowu zastanawiamy się, co my powinniśmy zrobić w tym czasie. Bo generalnie to wiadomo, że świat jest zarządzany przez konsumpcję, przez pieniądz, przez łudę, przez programy właśnie tych graczy, które zmniejszają nas, może nie zmniejszają potencjał, ale obniżają, górnolotnie mówiąc, wibracje. Czyli jesteśmy jakby skazani na to, żeby kreować tą wizję raczej taką ponurą, ciemną, niską. I chyba najważniejszym wyzwaniem to jest to, żebyśmy zdali ten test ludzkości. Dlatego jak patrzę się na to, w jakim momencie jestem swojego życia i jakby funkcjonowania całego świata, to jest chyba najważniejsze wyzwanie, żeby każdy z nas stanął przed lustrem i zweryfikował się, czyli po prostu sprawdził się, czy jeszcze jest człowiekiem takim prawdziwym, który może niezależnie funkcjonować i pomimo tych trudnych warunków dać siebie wszystko, czy też właściwie już zatracił te cechy człowieczeństwa i dał się porwać właśnie temu wirowi konsumpcji, parciem za pieniądze. Te truizmy, które często się powtarza w wielu przekazach, wielu myślicieli, nawet i religiach, że trzeba się dzielić, trzeba być dobrym, życzliwym, pomagać innym, być radosnym, one wydają się wyświechtane, ale to jest chyba jedyna metoda na to, żeby w tych czasach nie zatracić swojego poczucia człowieczeństwa. Gdyż tak jak ja widzę ten świat, to właśnie nasza siła i nasza moc polega na tym, że nie ulegniemy temu ogromnemu programowaniu tych graczy, którym zależy na tym, żebyśmy rzeczywiście nie czuli tej siły i mocy.
bo ta moc kreacji, tak jak to wielokrotnie było mówione w wielu przekazach, informacjach, jest wtedy najsilniejsza, kiedy wiemy, co robimy. Robimy to z radością, robimy to z przekonaniem, że idziemy w dobrym kierunku. Wtedy wszystko nam sprzyja, a wypadkowa tych naszych pozytywnych, tego pozytywnego myślenia oraz tego całego negatywnego programowania, czyli tej siły, powiedziałbym, destrukcyjnej, no jest niewiadomą. I w moim przekonaniu, kiedy skupiam się na swoich wyzwaniach, na swoich pomysłach, na swoich marzeniach i robię to z radością, to pomimo wszystkiego, że ten świat wygląda jak wygląda i często ludzie zadają pytania, dlaczego tak jest, a jest to syf, no aż nie chce mi się myśleć, co będzie dalej, ja staram się być taką wysepką, enklawą, gdzie jestem zajęty robieniem swego. Moim zdaniem jest to jedyna metoda, żeby pozostać człowiekiem i zdać egzamin właśnie w tym trudnym momencie. Może to jest wyświechtane, może to jest po prostu truizm, ale ja nie widzę innej metody. Poza tym, co najważniejsze, w mojej głowie jest spokój, gdyż w miarę rozumiem, jak funkcjonuje ten świat i jak bardzo ważne jest to, żebym ja nie dał się wciągnąć tą ich gierkę. Także kucyk pomimo wszystkiego, pomimo tych burz, dalej będzie uśmiechnięty, dalej będzie realizował swoje marzenia, dążył do tych celów, które sobie wyznaczył. A jaka będzie wypadkowa tych wszystkich naszych myśli i wyobrażeń? Nie wiem. Ja nie mam zamiaru zmieniać swojego życia, a będzie to, co będzie. W końcu sami wybraliśmy to miejsce, ten czas i te warunki, żeby zmierzyć się z rzeczywistością. Nikt nie jest doskonały, popełniamy mnóstwo błędów. Fajnie, kiedy potrafimy się zorientować i je poprawić. I to jest chyba właśnie najciekawsze w życiu, że pomimo tego, że ten pociąg pędzi w określonym kierunku, to bardzo prawdopodobne, że dotrze zupełnie inne miejsce, bo zwrotnicę naszymi czynami, naszym nastawieniem możemy zmienić. I to jest chyba najciekawsze w naszym życiu. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.